grave, raised to life. Our God is able in His name. Cześć. Możecie usiąść, możecie zająć swoje miejsce. Nie mogę was w żaden sposób korygować, że powinniście już siedzieć, że powinniście już być gotowi, bo ja sam się spóźniłem przed chwilą na scenę, więc tak średnio i bardzo brzydko z mojej strony. Ale dobra, już jak jesteście, to jeszcze raz powiem wam dzień dobry, Kościele. I czy cieszycie się, to jest moje pierwsze pytanie, czy cieszycie się, że w ogóle jesteście tutaj dzisiaj na sali? Okej, powtórzmy to. Czy cieszycie się, że jesteście dzisiaj tutaj na sali? Super, 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 super. Jest moc. Moi drodzy, ja też chciałbym przywitać na wstępie wszystkie osoby, które są dzisiaj być może po raz pierwszy na takim spotkaniu. Jeżeli jesteś, no to po prostu miej dobry czas i zostań z nami do końca. Na koniec możesz odebrać upominek na pamiątkę tego spotkania. Będziesz, ja o tym jeszcze przypomnę na koniec, więc zostań z nami. I też witam wszystkich, którzy nas oglądają online, nasz Kościół online, którzy teraz są w pracy albo w domu. To witamy ich serdecznie. Możemy im zabić brawo, co? Chyba usłyszą. Ja słyszę, jak jestem w domu. Moi drodzy, za chwilę będziemy mieć czas uwielbienia i za chwilę będziemy się modlić i śpiewać pieśni dla naszego Boga. I wiecie, i pomyślałem sobie, że powinniśmy trochę pomyśleć nad uwielbieniem i może troszeczkę z większym szacunkiem podejść do uwielbienia, szanować uwielbienie. Co mam na myśli? Wiecie, mam na myśli to, że kiedy samolot startuje, to najpierw rozpędza się na pasie startowym, a potem się wzbija w powietrze. I wiecie, i ja bym chciał, żebyśmy my nie podchodzili do uwielbienia właśnie jako do takiego pasu startowego. Abyśmy my nie podchodzili do uwielbienia jako do jakiejś rozgrzewki tylko, do czegoś większego potem, ale żebyśmy już w trakcie uwielbienia jakby byli w locie. To znaczy, że już w trakcie uwielbienia jesteś blisko Boga. To znaczy, że już w trakcie uwielbienia jesteś z Nim i przebywasz z Nim i oddajesz Jemu chwałę. Wiecie, poruszyła mnie ostatnio jedna historia w Biblii i chciałbym troszeczkę ją nakreślić, żebyśmy mogli stanąć dzisiaj w uwielbieniu tak razem i w taki wspaniały, być może ponadnaturalny sposób przeżyć Bożą obecność. Mianowicie w Dziejach Apostolskich Piotr i Jan wracają ze spotkania Rady i w 4 rozdziale opowiadają o tym swoim zebranym braciom. I wiecie, i czytamy w 24 wersecie, że ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, i dalej mamy modlitwę. I dalej mamy modlitwę, treść tej modlitwy, możecie ją odnaleźć w swoich Bibliach. Ważne jest, myślę, to, że właśnie podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Zaczęli się modlić. I wiecie, ale najbardziej mnie dotknęło to, słuchajcie, co się stało na koniec. Mamy treść tej modlitwy, ona zajmuje parę wersetów. Jak sobie przejedziecie do końca, to widzicie skutek. Widzicie skutek tego, co się działo, kiedy Kościół jednomyślnie podniósł głos do Boga. A gdy skończyli modlitwę, 31 werset. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Niech to będzie prorocze dzisiaj dla nas, że gdy skończymy się modlić, gdy skończymy uwielbiać naszego Pana, może się zatrzęsie to miejsce, może się zatrzęsą nasze serca. Ale wiecie, życzyłbym sobie i mam nadzieję, że Duch Święty napełni nasze serca dzisiaj. I nie części, ale wszystkich. Tak jak w Biblii jest napisane. Niech to będzie prorocze. Stańmy dzisiaj, Kościele, jednomyślnie. Stańmy dzisiaj, Kościele, jednomyślnie do tego, żeby uwielbić naszego Boga. Możecie powstać.
Będziemy śpiewać teraz pieśni, będziemy uwielbiać Go, będziemy wznosić nasze ręce. Ja zachęcam Was do tego, abyście z takim szacunkiem do uwielbienia, ze świadomością tego, co to może przynieść dzisiaj Tobie i tutaj innym, podnosili dzisiaj ręce. Stali w uwielbieniu, ogłaszali Boże Słowo nad sobą, nad życiem innych ludzi. Bądźmy w tym razem i oczekujmy Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się o ten czas. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty dzisiaj chcesz być z nami. Proszę Cię, Boże, o to, abyś dzisiaj w wyjątkowy sposób, Panie Boże, skupił nasze myśli i skupił nasze serca na Tobie. Proszę Cię, Panie, byśmy, Boże, pragnęli Ciebie i pragnęli w jednomyślności, Panie Boże, stanąć dzisiaj w uwielbieniu, w modlitwie, Panie Boże. Chcemy razem w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszać Twoje zwycięstwo i Twoje obietnice nad naszym życiem, Panie. Chcemy Cię uwielbić z całych naszych sił i z całej naszej mocy, bo po prostu jesteś tego godzien. Imię Jezus. Amen. Tak jak Duch się poruszał ponad wodami, Panie, poruszaj się tu. Spocznij na nas, tak jak Duch się poruszał ponad wodami, Panie, poruszaj się tu. Spocznij na nas, stąd dziś, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce, wypełnij na nowo me serce. Stąd dziś, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce, wypełnij na nowo me serce. Na nas, spocznij na nas,
Święty, spocznij nas. Duchu Święty, spocznij na nas. Pragniemy Cię. Pragniemy Cię. Duchu Święty, spocznij na nas. Pragniemy Cię. Pragniemy Cię. Możemy Ciebie doświadczyć. Alleluja. Dziękujemy Ci za to, Boże, że Ty jesteś tak cudowny, tak łaskawy, Boże. Dziękujemy Ci za to, że Ty przyszedłeś tutaj na ziemię, Boże, aby nas uratować z grzechu, Boże, żeby nas uratować ze śmierci, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Boże, możemy doświadczać tego, Boże, w realny sposób, jaki Ty jesteś wielki, jaki Ty jesteś potężny, Boże. Alleluja. Święta noc,
zagramy nowy utwór pod tytułem Egipt. I tak naprawdę mówi o tym, jaki Bóg jest potężny, jaki jest mocny, jaki jest niesamowity. I w tej pieśni jest mowa o tym, jak Bóg wyprowadził naród wybrany z Egiptu, jak przeprowadził ich przez morze. Ale ja wierzę, że tak jak Bóg był, taki jak 2000 czy 5000 lat temu, to tak samo jest dzisiaj, taki sam. I wierzę w to, że po prostu z każdej naszej ciemnej doliny, czy z naszego Egiptu jest w stanie nas wyprowadzić Bóg. I wierzę w to, że możemy tego doświadczać teraz. I zachęcam was do tego, żebyśmy po prostu stanęli teraz w takiej jedności i z wiarą po prostu ogłaszali to, że Jezus zwyciężył i że my w Nim też zwyciężyliśmy. Amen. Zamiesz święty Bóg, krzyk zwycięstwa wodę wznieść,
Krzyk zwycięstwa mogę wznieść, alleluja, alleluja. Ty rozdzielasz wody mórz, po głębinie mogę iść, alleluja, alleluja. Dziękuję Ci za to, że w Tobie mamy wszystko. Dziękuję Ci za to, że Boże, wszystko mamy w Tobie. Że niczego już, Boże, nie potrzebujemy. Że tak naprawdę wszystko mamy w Tobie, Boże. Będzie chwała na Twojego imienia, imienia Jezus, który ma moc dzisiaj na wieki. Żyję w łasce, w której wszystko lepsze jest niż miałem marzyć. Nie zasługuję na to, co mi dajesz. Wszystkie upadki i błędy i każdy mój grzech został tam, gdzie Twój krzyż. Teraz wypełnia mnie miłość Twa. Wszystko, co mam już na zawsze, Twoim jest.
przeć nie masz co pić, Jezus Cię woła. O, przyjdźcie do tronu, w ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. Dziś za sobą zostawcie swój wstyd, nie zwlekajcie, już czas, żeby przyjść, Jezus was woła. Wasze troski zamieni na śmiech, swoje życie wam włoży do serc, Jezus was woła. O, przyjdźcie do tronu, w ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. O, przyjdźcie do tronu, w ramiona w ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie
to, że Ty dałeś swojego Syna. On przyszedł na ten świat, żebyśmy my mogli dzisiaj być wolni w Twoim imieniu, Jezu. Amen. Amen. Jeżeli dobrze rozpoznaję w swoim duchu, to chcę powiedzieć, możecie usiąść na chwilę, chcę powiedzieć, że jeżeli zmagasz się właśnie z jakimś Egiptem, czujesz w swoim życiu, że coś cię zniewala i coś jest już tak mocne, że po prostu czujesz, jakby ktoś cię smagał batem w twoim życiu, to pamiętaj o tej ostatniej pieśni. Czuję, że być może jest taka osoba, która tego potrzebuje. Rozpatrz się to w swoim duchu, rozpatrz to dzisiaj wieczorem, rozpatrz to po spotkaniu, może teraz. Czy może faktycznie nie jest ten czas, że powinieneś przyjść do tronu Króla, przyjść do Jezusa i powiedzieć Mu: Boże, Panie, ratuj mnie. Wyratuj mnie z Egiptu. Zastanów się nad tym i rozpatrz to w swoim sercu. Moi drodzy, będziemy teraz zbierać pieniądze. Będziemy teraz, inaczej mówiąc, dawać na rozwój Bożego Królestwa. Zapraszam tutaj na scenę, i to jest bardzo ważne, zapraszam na scenę Michalinę i Alicję. One się o to pomodlą, natomiast ja w międzyczasie chciałbym powiedzieć, jak to jest, że Bóg potrzebuje naszych pieniędzy. Otóż wiecie, Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy. Nie wiem, czy to wiecie, ale Bóg potrzebuje naszych serc. Serc hojnych, serc gotowych, by dawać. Jak spojrzycie sobie w swoje konto bankowe, w swoje ostatnie wydatki, to zobaczycie, na czym wam zależy. Ja bym mógł powiedzieć, że ja mam problem z grzechem obżarstwa, jak patrzę na swoje konto. Ale wiecie, myślę, że dobrą rzeczą jest dawać. Myślę, że dobrą rzeczą jest dawać i uczyć się dawać. Pomódlmy się o ten czas. Witajcie wszyscy tutaj obecni i przed ekranami. O, dziękuję Ci, Święty Boże, za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie, że Ty jesteś Bogiem, który we wszystko nas zaopatruje. I proszę Cię, Panie Boże, aby te pieniądze, które tutaj będziemy wrzucać, przelewać na konto, żeby zostały spożytkowane na chwałę Twojego Królestwa. Amen. 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 Będziemy zbierać na trzy sposoby. Jeżeli masz gotówkę, no to jesteś cały szczęśliwy i możesz podejść do przodu. Jeżeli jesteś smutny, bo nie masz gotówki, a masz kartę, to możesz podejść na swoją prawą stronę do stolika i złożyć ofiarę kartą. A jeżeli jesteś smutny, bo nie masz gotówki i karty, to możesz być szczęśliwy, bo wyświetla się teraz numer konta bankowego i wpłacić swoją ofiarę na konto bankowe. Miejcie dobry czas. Powstańcie do uwielbienia jeszcze, bo będziemy cały czas uwielbiać Boga. Amen. Cenna krew obmyła mnie z winy, dała serce bielsze niż śnieg. Moje życie ocalił On.
Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Tak. Cudownie jesteście. Moi kochani, możecie, przepraszam, że tak was gimnastykuję, ale powstańcie, pomodlimy się. Powstańcie, pomodlimy się, bo jest prośba modlitewna, jest prośba o uzdrowienie, a my jako Kościół chcemy stawać w modlitwie o uzdrowienie i chcemy ogłaszać Boże zwycięstwo. Będziemy się modlić o naszą siostrę, Elę Kreft, która ma uraz kręgosłupa i odczuwa bardzo silny ból w odcinku lędźwiowym, nie może chodzić. Więc potrzebuje naszej modlitwy i prosi o modlitwę. Tak samo prosi o modlitwę Robert Gill w imieniu swojego taty, który leży w bardzo ciężkim stanie pod respiratorem w szpitalu, więc miejcie na uwadze te dwie osoby i przyjdźmy razem jako Kościół w modlitwie teraz, okej? Panie Boże, przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu, i Panie, patrząc na Twój krzyż, Panie Boże, widzimy w nim uzdrowienie. I widzimy, Panie Boże, to, że Ty możesz, że Ty jesteś w stanie. I Panie Boże, wyznajemy to w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie Boże. Wyznajemy uzdrowienie nad naszą siostrą Elą. Wyznajemy, Panie Boże, to, że ból ustępuje, Panie Boże, że ona będzie w stanie chodzić, Panie Boże, że to, Panie Boże, wszystko, co jest niedobre w kręgosłupie, Panie Boże, co nie jest zdrowe, Panie Boże, Ty uleczysz, Ty się tego dotkniesz, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy to w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak samo, Panie Boże, miej wzgląd, Panie Boże, na tatę Roberta. Panie Boże, widzisz, w jakim jest stanie. Panie Boże, widzisz, co jest nie tak. I Ty wiesz, jako jedyny, Panie Boże, Ty wiesz i jesteś w stanie temu zaradzić. I proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie Boże, byś przyszedł, Panie Boże, do jego życia, Panie Boże, do jego ciała. I Panie Boże, uzdrowił go. Po prostu uzdrowił. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, amen. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję wam za ten czas. Usiądźcie wygodnie, ale nie za wygodnie, bo zaraz będzie mówione Boże Słowo, będzie zwiastowane Boże Słowo przez osobę starszą ode mnie. Przez Jonasza Gdańca, tutaj lidera naszego kościoła. Zachęćcie go wielkimi oklaskami. Wow. Czuję się, jakby to było 3 lata temu, 4, i nabożeństwo młodzieżowe w starym budynku, a teraz to jest rzeczywistość. Niesamowite. Słuchajcie, skłońcie swoje głowy i pobłogosławmy Jonasza, pobłogosławmy ten czas. Boże, prosimy Cię o to, żebyś pobłogosławił, Panie Boże, naszego kaznodzieję. Panie Boże, żeby dzisiaj to słowo, które masz, Panie Boże, dla nas, które, Panie Boże, wlałeś w jego serce, Panie, niech ono dzisiaj dotyka się nas, ale to tak głęboko i niech tak przenika, Panie Boże, że będziemy nad tym rozmyślać, będziemy to stosować w naszym życiu, że będziemy, Panie, tym żyć po prostu na co dzień. Niech to przyniesie zmianę, niech to przyniesie ogień w naszych sercach dla Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Halo, słychać mnie? Okej. No Nikodem jest ode mnie młodszy całe 3 miesiące, więc bardzo dużo. Witam, Kościele. Wiecie, zgromadziliśmy się tutaj z konkretnego powodu. Jesteśmy tutaj dlatego, że kiedy słyszymy o Jezusie Chrystusie, to nie widzimy tylko jakiegoś filozofa, osobę, która głosiła jakieś takie normy moralne, jakieś zasady, ale widzimy człowieka, który miał autentyczny wpływ na nasze życie. Kiedy mówimy o Bogu, to nie mówimy o jakiejś sile, która gdzieś jest ponad nami, ale mówimy o żywej osobie, która ma moc zmieniać nasze życie. O tej osobie, która kiedyś wyprowadzała z Egiptu, o czym dzisiaj śpiewaliśmy. O tej osobie, która działała cuda. O tej osobie, której miłość czuliśmy. I to jest coś, co spowodowało, że my tutaj dzisiaj jesteśmy. Nie dlatego, że usłyszeliśmy jakieś fajne zasady, że to był jakiś mądry człowiek, ale to był prawdziwy Bóg, który miał realny wpływ na nasze życie. On po prostu je uratował, on coś w nim zrobił. I chciałbym dzisiaj mówić na pewien temat, który pracuje we mnie od paru tygodni. W takim temacie, który w ostatnim czasie gdzieś dużo pojawia się w moich myślach, ale oprócz tego, że słuchałem w tym temacie Pana Boga, to też coś działo się w moim sercu. I zaczęło się od tego, że parę tygodni temu słuchałem kazania, zwiastowania, gdzie była podawana jedna z przypowieści Pana Jezusa. Ta przypowieść jest w Ewangelii Łukasza i kiedy jej słuchałem,
to nagle coś zaczynało do mnie docierać. W mojej głowie zaczynały się układać pewne myśli i tak się złożyło, że potem, kiedy słuchałem tego kazania, jeszcze kilka razy miałem do czynienia z tą przypowieścią. Albo ktoś mówił o niej w innym zwiastowaniu, albo sam czytałem ją w Biblii i cały czas Pan Bóg przez tą przypowieść do mnie mówił. Ale oprócz tego, że do mnie mówił, to też miałem takie momenty, kiedy robiłem sobie jakieś zwykłe rzeczy, nawet byłem w pracy i nagle w moim sercu coś zaczęło się dziać. Pan Bóg zaczynał mi pokazywać moje myśli. Zaczynał mi wskazywać rzeczy, które chciałby, żeby się we mnie zmieniły. Pokazywał mi prawdę o mnie samym. I w takiego Boga my wierzymy. Nie w Boga obojętnego. Nie w Boga, który nie interesuje się nami, ale Boga, który działa. Boga żywego. I tak jak ten temat pracował w moim sercu, tak wierzę w to, że będzie pracował też w sercu każdego z nas. Że to, kiedy teraz będziemy słuchać słowa, to nie będzie tylko teoria, ale to będzie coś, co autentycznie zmieni nasze życie. I w kwestii tego tematu, myślę, że też to jest to jeden z tematów, który jest jednym z ważniejszych dla człowieka. Są takie rzeczy, które od momentu stworzenia człowieka i jego upadku są dla nas takie bardzo, bardzo ważne. Są w człowieku pewne takie zmagania, jakaś taka wewnętrzna walka i są też w człowieku pewne pytania, na które z całej siły stara się znaleźć odpowiedź. Po prostu jest w nas jakaś taka walka, bo czujemy, że coś w naszym życiu musi się stać. I to jest taki temat, jeden z takich tematów. O tym chciałbym dzisiaj głosić. A więc zaczniemy od przypowieści, od której wszystko się zaczęło. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział od 9 do 14 wersetu. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszedł dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę z całego mego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, a tamten zaśnie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I ta przypowieść mówi nam o dwóch osobach. Mówi nam o dwóch mężczyznach, którzy w pewnym momencie postanowili, że pójdą do świątyni, pójdą do kościoła, tak my byśmy na dzisiejszy dzień powiedzieli, pójdą do świątyni i będą się modlić do Pana Boga. Pójdą do świątyni po to, żeby stanąć przed Panem Bogiem. Ale w tej historii widzimy też jeszcze jedną rzecz. Kiedy przyjrzymy się życiu jednego i drugiego, to widzimy pewien wynik i efekt ich życia. Nie wiemy, ile oni mieli lat, ale prawdopodobnie na tej ziemi już jakiś czas żyli. Może mieli kilkadziesiąt lat, więc jakaś historia już w ich życiu się wydarzyła. Pewne wydarzenia, które były wcześniej, doprowadziły ich do tego miejsca i teraz widzimy wynik ich życia. Cała ich historia, wszystko, co się wcześniej wydarzyło, w jakiś sposób ukształtowało ich serce, ukształtowało ich życie, ich myślenie i teraz widzimy, do czego oni doszli w swoim życiu. Czyli widzimy dwóch ludzi, mających różne historie, którzy doszli do pewnego miejsca w swoim życiu i tutaj widzimy tego efekt. Ale jeśli przyjrzymy się tym dwóm ludziom, to widzimy też, że oni doszli do bardzo różnych miejsc. Jeden z nich, zgodnie z tą przypowieścią, doszedł do miejsca dobrego. Jest to celnik, dlatego że przyszedł do świątyni i odszedł usprawiedliwiony. Przyszedł do świątyni i otrzymał to, po co przyszedł. Ale drugi z nich doszedł do bardzo złego miejsca w swoim życiu, ponieważ przyszedł do świątyni i został nieusprawiedliwiony. Nie otrzymał tego, czego by oczekiwał. Dwie historie, dwóch ludzi, dwa miejsca, z czego jedno jest dobre, a drugie jest złe. I zacząłem się zastanawiać, co spowodowało, że wynik życia jednego z tych ludzi był dobry, a drugi zły. Zacząłem się nad tym zastanawiać i zrozumiałem, że celnik w swoim życiu przeszedł pewną drogę. Był taki moment w jego życiu, kiedy on zobaczył, że musi pokonać pewną drogę, żeby znaleźć się w dobrym miejscu i tą drogę pokonał. Zrobił pierwszy, drugi, trzeci krok, który doprowadził go do tego miejsca. Ale faryzeusz, nawet jeżeli był świadomy tej drogi i tego, że musi ją pokonać, to nigdy tego nie zrobił.
Nie ruszył, nie zrobił nawet pierwszego kroku, ale został w miejscu, w którym był. Ale co to jest za droga? Jaka droga doprowadziła jednego do miejsca dobrego, a drugi został w miejscu złym? I chciałbym to całe zwiastowanie, tą całą drogę oprzeć na fragmencie z Księgi Rodzaju w 3 rozdziale od 1 do 13 wersetu. Dłuższy fragment, na nim będę opierał całe to zwiastowanie. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Pan Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. I zaraz postaram się pokazać, że w tej historii możemy zobaczyć drogę, którą pokonał celnika, który nie pokonał faryzeusz. Ta droga będzie się składała z 3 części. I o pierwszej z tych części czytamy w 5 wersecie, gdzie jest napisane, a gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. I wcześniejszy werset, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Zgodnie z tradycją chrześcijańską mówi się o tym, że Lucyfer, szatan, kiedyś był aniołem. I w pewnym momencie jakby to, co miał, pozycja, którą zajmował, mu nie wystarczyła. Ale postanowił, że zostanie jak Bóg, że stanie się jak Bóg. Powodem jego upadku była tak naprawdę pycha. Dlatego, że jego pragnieniem było to, żeby stać się jak Bóg. Jeżeli sobie na to spojrzymy, to pycha jest jednym z największych i najbardziej powszechnych broni szatana. W zasadzie od samego początku szatan się tym posługuje. Jeżeli spojrzymy sobie na ten 5 werset, to widzimy, że szatan w tym fragmencie też użył pychy. Dlatego, że powiedział, na pewno nie umrzecie, ale jeśli z tego zjecie, staniecie się jak Bóg. Będziecie znali dobro i zło tak jak On. Pycha, która była powodem upadku szatana, była też tą pokusą, którą szatan dał człowiekowi. Jeśli to zjecie, będziecie jak Bóg. Staniecie się dokładnie tacy jak On. I nagle Adam i Ewa w to poszli. Zapragnęli tego i ich pycha dała o sobie znać. I chciałbym pokazać, że tak naprawdę pycha jest rzeczą, która jest bardzo powszechna w naszym świecie. W zasadzie w każdym człowieku, który się kiedykolwiek urodził, w jakiś sposób ta pycha się odzywała. Nieważne, czy jesteś człowiekiem, który oddał swoje życie Panu Bogu, czy nie, pycha zawsze jest naszym przeciwnikiem. Zawsze szatan kusi nas tą pychą i nas nią atakuje. Więc chciałbym pokazać parę sposobów, w jaki sposób pycha się w nas objawia. Po pierwsze, bardzo często ludzie odrzucają Pana Boga i mówią o tym, że On nie może istnieć, dlatego że nie są w stanie przyjąć, że może być ktoś większy niż On. Czasami ludzie słuchają o Bogu, o którym chrześcijanie mówią, że jest większy, że jest ponad człowiekiem, ale nie są w stanie tego zaakceptować, ponieważ w ich sercu jest myślenie, że to oni są najwięksi. Jak to jest możliwe, żeby było coś większe niż ja? Patrzą na swoje życie i myślą, że wszystko jest stworzone ze względu na nich i przez nich. Mówią o tym, że Bóg nie może istnieć,
ponieważ człowiek nie jest w stanie go pojąć swoim rozumem. A skoro człowiek czegoś nie jest w stanie pojąć swoim rozumem, czegoś zrozumieć i czegoś dotknąć, to to nie może istnieć. Zobaczcie, jak wielu ludzi odrzuca Boga ze względu na takie myślenie. Mówią o tym, że chrześcijaństwo oczywiście kiedyś było dla ludzi ważne, dla ludzi prostych i niewykształconych. Dla apostołów, którzy byli rybakami, którzy nie potrafili może czytać, pisać, którzy byli prostymi ludźmi, ale nie dla ludzi wykształconych. Nie dla ludzi, którzy w dzisiejszym XXI wieku potrafią wyjaśnić sobie wszystko na świecie. To, skąd się świat wziął, to w jaki sposób powstał człowiek, nie są w stanie zaakceptować, że mógłby być ktoś większy niż oni. Ponieważ my dzisiaj, wykształceni ludzie XXI wieku, nie potrzebujemy Boga. Nie potrzebujemy tłumaczyć sobie świat w taki sposób. To jest bardzo bezpośredni wymiar pychy. Pycha czasami objawia się bardzo bezpośrednio, a czasami jest taka skrupulatna, jest czasami taka bardzo ukryta. Ale zobaczcie, jak wielu ludzi myśli w ten sposób i odrzuca Boga, mówiąc, nie potrzebujemy Go, my sami potrafimy być panami życia. I odrzucają Boga. Drugi przykład. Zobaczcie, jak wielu ludzi patrzy na swoje serce i nie widzi w sobie żadnego problemu. Patrzą na swoje serce, patrzą na swoje myśli i mówią, że przecież my nie jesteśmy złymi ludźmi, jak mówi o tym Biblia. Przecież my nie jesteśmy zepsuci. Oczywiście na świecie kiedyś byli i są źli ludzie. Przecież na tym świecie pojawił się Hitler, pojawił się Stalin, pojawili się naziści. To byli źli ludzie. Oczywiście są ludzie, którzy siedzą w więzieniach, którzy popełnili jakieś przestępstwo poważne. Są mordercy, są oszuści, są ludzie, którzy zranili innych. Okej, to są źli ludzie, ale przecież ja taki nie jestem. Nigdy nie zrobiłem czegoś takiego. Mało tego, nawet można powiedzieć o mnie, że jestem dobry. Jestem dobrym mężem, dobrym rodzicem, dobrym pracownikiem. Daję pieniądze na dobre cele, na szczytne cele. Nie ma we mnie żadnego problemu. To nie jest możliwe, żebym był zły. I wiecie, takie myślenie też jest wyrazem pewnej pychy. Dlaczego? Ponieważ Słowo Boże mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I wielu ludzi mówi, nie jestem zły, jestem normalny. I oczywiście jesteśmy normalni, ale normą jest to, że jesteśmy upadli. Normą jest to, że wszyscy zgrzeszyli i zostali odłączeni od Boga. To jest norma, w której żyje człowiek, w której człowiek się rodzi na tym świecie. Ale patrzą na swoje serce i nie widzą żadnego problemu w sobie. Nie chcą tego zaakceptować, odrzucają to, mówiąc, że nie potrzebują żadnej pomocy. Ale pycha też objawia się w inny sposób. Jeżeli przyjrzymy się naszemu faryzeuszowi, to był też człowiek pyszny. To był człowiek, który przyszedł do świątyni, przyszedł się modlić, żeby stanąć przed Panem Bogiem i w jego sercu było myślenie, że on jest w stanie zasłużyć na Boga. Dlaczego? Ponieważ czytamy o tym, że mówi, że dwa razy w ciągu tygodnia pości, daje dziesięcinę ze wszystkiego, co ma i przychodzi do Boga jako ten, który jest godny przed Nim stanąć. Czasami pycha objawia się też w tym, że robimy w cudzysłowie pobożne rzeczy i myślimy, że dzięki nim zasłużyliśmy na Boga. Jak wielu ludzi chodzi do kościoła, robi jakieś pobożne rzeczy, odprawia jakieś modlitwy, czyta Biblię, chodzi na jakieś spotkania i myśli, że to jest coś, dzięki czemu będą zbawieni. I myślą, że to jest coś, przez co zasługują na to, żeby Bóg ich kochał. Czasami pycha objawia się w bardzo pobożnych rzeczach, w wykonywaniu bardzo pobożnych rzeczy w naszym mniemaniu. I chciałbym wam też pokazać, że czasami pycha objawia się też w życiu ludzi wierzących. W momencie, kiedy oddajesz Bogu swoje życie, ona nie znika, ale cały czas szatan próbuje nas tą pychą nas atakować. Pomyślcie sobie, jak często myślimy w taki sposób. Jestem dobrym chrześcijaninem. Chodzę do kościoła. I to nie do tradycyjnego. Jestem zielonoświątkowcem. Chodzę na wszystkie spotkania, na grupy domowe, na nabożeństwa, na spotkania modlitewne. Jestem dobrym chrześcijaninem. To jest coś, co powoduje, że jest w moim życiu dobrze. To jest coś, przez co czasami czujemy się, jakbyśmy zasłużyli na to, żebyśmy przyszli do Boga. A zobaczcie nasze służby. Jak często szatan kusi nas, żebyśmy myśleli w pyszny sposób. Przychodzą nam czasami takie myśli, w których mówimy,
jestem naprawdę dobrym liderem. Na moją grupę chodzi dużo ludzi. Przychodzą nowe osoby. Chyba jesteśmy najlepszą grupą w tym zborze, w tym kościele. A uwielbienie? Czasami mamy takie myśli, mówimy o sobie, chyba jesteśmy najlepszym zespołem. Mamy najlepszych muzyków, najlepszych wokalistów i kiedy my mamy uwielbienie w niedzielę, wszyscy mają ręce w górze i jest moc. A może w kawiarence? Kiedy ja jestem w kawiarence, to jest taka kolejka, że nie widać końca. Chyba ludzie mnie lubią. Chyba lubią, jak to ja służę. Jak inni służą, to tak nie jest. Wiecie, to są takie bardzo proste przykłady i może trochę wyolbrzymione, ale zwróćcie uwagę, jak często pycha nas atakuje. Jak często rozmawiasz z kimś i mówisz, widziałeś, co zrobiła ta siostra? Jak ona mogła tak zrobić? Ja bym nigdy tak nie zrobił. Osądzanie też jest wyrazem pychy. Tego, że stawiamy się ponad kimś. Zobaczcie, jak powszechna jest pycha w świecie. Wśród ludzi niewierzących pycha powoduje, że oni nie widzą potrzeby przyjścia do Boga. Nie widzą żadnego problemu w swoim życiu. A więc skoro nie widzą problemu, to jak mają do Boga przyjść i po co? Odrzucają Go, ponieważ mówią, że Go nie potrzebują. A nawet wśród ludzi wierzących często ta pycha nas atakuje. Atakuje nasze serce. Wśród ludzi niewierzących powoduje, że człowiek nie czuje potrzeby przyjścia do Boga. A wśród ludzi wierzących przysługuje pewne zasługi nam, chociaż my nic nie zrobiliśmy. Chociaż wszystko, co mamy i to jacy jesteśmy, wynika z Bożej łaski. Chciałbym wam właśnie w tym momencie pokazać, że punktem wyjściowym tej drogi jest właśnie pycha. Faryzeusz był człowiekiem, który nigdy nie zrobił pierwszego kroku, ale on cały czas był w swojej pysze. Nigdy nie wyruszył w podróż, żeby ją złamać. Teraz chciałbym pokazać drugą część, drugi element naszej drogi, drugi etap. W 7 wersecie czytamy, wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. A więc jak człowiek, którego oczy są zamknięte, ponieważ jest pyszny, jak taki człowiek ma poradzić sobie ze swoim problemem, skoro nawet nie zauważa, że go ma? Skoro pycha zaślepia oczy, powoduje, że nie widzimy problemu, to jak mamy go pokonać, ten problem? I odpowiedź znajdujemy w tym wersecie. Tak jak Adam i Ewa zgrzeszyli i przez to, że zgrzeszyli, otworzyły się ich oczy i zobaczyli, że są nadzy, zobaczyli siebie takimi, jakimi są, tak samo Bóg musi otworzyć oczy człowieka, żeby zobaczył, jaki naprawdę jest. Żeby pycha człowieka została złamana, to Bóg musi otworzyć jego oczy, żeby on zobaczył, jaki jest rzeczywiście, jaki jest naprawdę. I wtedy, kiedy Bóg to robi, człowiek zaczyna widzieć swój grzech. Zaczyna widzieć swoje myśli. Zaczyna widzieć swoje czyny. I zaczyna rozumieć, że to wszystko jest złe. Że kiedy Słowo Boże mówi o tym, że karą za grzech jest śmierć, to najgorsze w tym jest to, że na tą karę zasługuje, ponieważ zgrzeszył. Ponieważ rzeczywiście Słowo Boże mówi prawdę i to jest kara, na którą zasługuje. I chciałbym pokazać wam przykład tego, w jaki sposób Bóg otworzył oczy ludziom w Dziejach Apostolskich. Dzieje apostolskie zaczynają się od tego, że Pan Jezus ostatni raz jest z uczniami i zostaje wzięty do nieba. Chwilę później na apostołów i uczniów jest zesłany dar Ducha Świętego, a kiedy to się dzieje, oni zaczynają iść i głosić Ewangelię o Jezusie. Mówią o tym, kim był Jezus i co zrobił. I nagle widzimy apostoła Piotra, który wstaje, idzie, jakby jest w Jerozolimie, wychodzi przed ludzi i zaczyna głosić o Jezusie. Zaczyna mówić o tym, kim on jest i co zrobił. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że robi to w Jerozolimie. Że robi to w mieście i robi to wśród ludzi, którzy jakiś czas wcześniej zabili Jezusa. Ludzie, którzy go wtedy zaczynają słuchać, to są ci sami ludzie, którzy jakiś czas wcześniej krzyczeli przed Piłatem, ukrzyżuj go. Wypuść nam Barabasza, ukrzyżuj Jezusa. To są ci sami ludzie, którzy spowodowali, że on wziął krzyż na plecy, poszedł na Golgotę i na krzyżu umierał. To są ci sami ludzie. Dokładnie ci sami, Żydzi z Jerozolimy. I nagle widzimy apostoła Piotra, który wychodzi i mówi tak. Niech wtedy wie z całą pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg. Tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów,
co mamy czynić mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar ducha. Ci sami ludzie, którzy jakiś czas wcześniej ukrzyżowali Jezusa, teraz słuchają słów apostoła Piotra, mówiącego o tym, co tak naprawdę się stało, i nagle w ich sercu coś zaczyna się zmieniać. Nagle w ich głowie zaczyna pojawiać się ta świadomość, co zrobili. Że jakiś czas wcześniej wydali na ukrzyżowanie człowieka sprawiedliwego, uczciwego, mało tego, człowieka, który był Bogiem. Człowieka, który czynił cuda i który przyszedł w Bożym imieniu, który był Bogiem. I nagle w ich sercu zaczyna pojawiać się wstyd i panika. Bo co teraz się z nami stanie? Zaczynają widzieć siebie takimi, jakimi rzeczywiście są. Ludzi zepsutych, ludzi złamanych, ludzi grzesznych. Ludzi, którzy odrzucili swojego Boga. I nagle pojawia się wstyd. Nagle otwierają się oczy. I są tak jak Adam i Ewa. Te oczy zaczynają się otwierać. Widzą siebie, że są nadzy. Ale rozumieją też, że jeżeli gdzieś jest rozwiązanie, to apostołowie o nim wiedzą. Że uczniowie i apostołowie są jedynymi ludźmi, którzy mogą im dać odpowiedź na ich pytanie. Co teraz mamy zrobić? Skoro wszystko tak bardzo się popsuło, co mamy dalej robić ze swoim życiem? Co dalej mamy robić ze swoim życiem? Pojawia się panika. Pojawia się wstyd. Co dalej? I kiedy spojrzymy sobie na celnika z naszej przypowieści, to zobaczymy, że on był właśnie takim człowiekiem. On był człowiekiem, który przyszedł do świątyni, ale tak bardzo rozumiał swój grzech, że stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść do nieba, ale mówił: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. On rozumiał, że jest grzesznym człowiekiem, człowiekiem upadłym i oddzielonym od Boga i mówi: Boże, potrzebuję Twojej miłości. Rozumiał, że jest upadły i że pozycja, w której jest, jest słuszna. Zasłużył na nią. Zasłużył na tą pozycję. I wiecie, i myślę, że każdy z nas, kiedy przyjrzy się swoim myślom, to może się z tym zgodzić. Ja czasami, kiedy sobie pracuję, w mojej pracy mam dużo czasu, żeby sobie też myśleć, więc przez moją głowę przebiegają różne myśli. I czasami one tak idą automatycznie. I czasami sobie tak uświadamiam, staję w miejscu i zaczynam sobie myśleć o tym, o czym ja w ogóle myślę. I zadaję sobie pytanie: Jonasz, o czym ty myślisz? Czemu takie rzeczy pojawiały się w twojej głowie? Dlaczego myślisz w taki sposób o tym albo o tym człowieku? I wiecie, i rozumiem coraz bardziej, że gdyby moje myśli były tutaj wyświetlone na tym ekranie, to spaliłbym się ze wstydu. Dziękuję Bogu, że nikt inny nie widzi moich myśli. Dlatego, że wiem, jak wiele z nich jest nieodpowiednich. I taki jest człowiek. I kiedy Bóg otwiera nasze oczy, to my zaczynamy to rozumieć. Zaczynamy widzieć siebie nagimi, takimi, jakimi rzeczywiście jesteśmy. Ale chciałbym wam też pokazać trzeci etap tej drogi. Trzeci krok, który zrobił celnik, przez który nie pozostał w tym miejscu. Od 7 wersetu do 10 Księgi Rodzaju czytamy takie słowa. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. I w tym fragmencie dzieje się to, co dzieje się w życiu wielu ludzi. Kiedy człowiek zaczyna sobie powoli uświadamiać to, jakie rzeczywiście jest, to, jakie są jego myśli, to wielu ludzi postanawia się schować przed Panem Bogiem. Mają obraz Boga, który jest sprawiedliwy, który wymierza kary, Boga, który osądzi każdą winę i mówi: skoro ja jestem taki, to jak ja mógłbym do Niego przyjść? I zaczynają się chować. Tak jak Adam i Ewa robią sobie przepaski i chowają się przed Panem Bogiem. Zobaczcie, jak wielu ludzi dzisiaj przed Nim ucieka. Zaczynają sami sobie tłumaczyć, że wcale nie jest tak źle. Wchodzą w jakąś pustą religijność, robią jakieś puste rytuały, jakieś w cudzysłowie pobożne rzeczy, które miałyby im pomóc. Nawet w kościołach
próbują się schować przed Panem Bogiem. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 20 wersecie jest napisane: każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Jeżeli wchodzisz do pokoju, w którym jest ciemno, to w nim nie widać bałaganu. Nawet jeżeli w tym pokoju wszystko jest poprzestawiane, nawet jeżeli na podłodze jest brudno, nawet jeżeli wszystko jest tak, jak nie powinno być, jest ogromny bałagan, to nie widać tego bałaganu, dopóki się nie zapali światła. Ale w momencie, kiedy zapala się światło, widać wszystko. Każdą niedoskonałość, każdy błąd, każdą rzecz, która jest przestawiona, każdy brud. I w taki sam sposób jest, tak samo dzieje się z Bogiem. On jest światłością. I kiedy człowiek się do Niego przybliża, kiedy staje przed Nim, nagle widać człowieka takim, jakim rzeczywiście jest. Nie da się ukryć żadnej niedoskonałości i żadnego grzechu. Wszystkie złe myśli i każdy grzech nagle jest widoczny. Dlatego tak wielu ludzi boi się Boga i ucieka od Niego. Ale w momencie, kiedy Adam i Ewa chowają się przed Panem Bogiem, to jest napisane, że Pan Bóg idzie przez ogród Eden i woła do Adama: gdzie jesteś? I mówi: Adamie, gdzie jesteś? Wtedy, kiedy my chowamy się przed Panem Bogiem, On woła do nas przez Jezusa Chrystusa i zadaje nam pytanie: gdzie jesteś? Jezus, który przyszedł na tą ziemię i który dał się ukrzyżować, kiedy wisiał na krzyżu, On nie umierał za jakąś ciemną masę ludzi. Ale On widział każdego z nas indywidualnie i z tego krzyża można usłyszeć to pytanie: gdzie jesteś? Ja przyszedłem, żeby ciebie odnaleźć. Każdy człowiek, który był na tym świecie, kiedyś się zgubił. Urodził się jako człowiek, jako istota zgubiona, odrzucona, która była gdzieś w ciemności. I te istoty przyszedł znaleźć Jezus, szukając każdego z nas po kolei. A więc jeżeli nigdy nie oddałeś swojego życia Panu Bogu, jeżeli nigdy nie powiedziałeś: Boże, uznaję Cię swoim Panem, to chcę, żebyś zrozumiał albo zrozumiała, że On Ci dzisiaj zadaje to pytanie: gdzie jesteś? Wiem, jaki jesteś. Widzę wszystkie twoje grzechy i niedoskonałości, ale przyszedłem, żeby ciebie znaleźć. Właśnie po ciebie. A jeżeli oddałeś Panu Bogu swoje życie, to przeszedłeś tą drogę. Przeszedłeś tą drogę, którą przeszedł celnik. Stanąłeś przed Bogiem, wyszłaś ze swojej kryjówki, stanąłeś przed Bogiem, On zobaczył cię takim, jakim jesteś i ciebie usprawiedliwił. Dlaczego celnik miał odwagę przyjść do Boga, skoro rozumiał, że jest grzeszny? Dlatego, że bardziej rozumiał Bożą miłość. Dlatego, że rozumiał, że Boża miłość jest większa niż ten grzech. I nawet jeśli jest tak niedoskonały, to Bóg go przyjmie. Jeśli spojrzymy sobie na apostoła Piotra albo króla Dawida, to są ludzie, którzy bardzo zawalili. Ich grzechy są czytane tak naprawdę do dzisiaj w Biblii. Ten grzech, te największe upadki tych ludzi my znamy. Ale trzeba im przyznać, że oprócz tego, że rozumieli swój grzech, to rozumieli, że Boża miłość jest jeszcze większa. I to spowodowało, że apostoł Piotr, kiedy widzi Jezusa siedzącego na plaży, po prostu do Niego biegnie. I ma odwagę przyjść do Boga. Ma odwagę przyjść do tego, którego zdradził, bo rozumie, że kocha go bardziej niż jego grzech. Bo rozumie tą miłość. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli jesteś osobą, która oddała Panu Bogu swoje życie i wierzysz w Niego, to jest pewna myśl, o której musisz pamiętać. Jeżeli spojrzymy sobie na tego celnika, to możemy wyciągnąć wniosek, że to uniżenie, że to, że on zrozumiał swój grzech, rozumiał swoją grzeszność, to nie był tylko jednorazowy akt. To nie było tak, że on tylko rozumiał to, kiedy pierwszy raz otworzyły się jego oczy i zobaczył, że jest grzeszny. Ale taką postawę on ma każdego dnia. Cały czas w swoim sercu. I tak samo musi być w naszym życiu. W Psalmie 51 i w 19 wersecie czytamy tak: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże. To jest postawa, której chce od nas Bóg. To jest serce, z którą do Boga mamy przychodzić. Serce, które rozumie, że jest grzeszne i pamięta drogę, jaką przeszło. My czasami zapominamy o tym, że przeszliśmy tą drogę. I zapominamy o tym, dlaczego ją przeszliśmy, kto nas przez nią przeprowadził.
I czasami stajemy przed Bogiem i nasza postawa taka nie jest. W tym momencie chciałbym cię zachęcić do tego, żebyś pomyślał lub pomyślała, przeanalizowała swoje serce, jaka jest twoja motywacja, kiedy przychodzisz do Boga? Jaka jest twoja postawa, kiedy zaczynasz swoją modlitwę? Kiedy otwierasz Biblię? Po co to robisz? W jakim duchu przychodzisz? Bo wiecie, zauważyłem, że czasami nasza modlitwa, jej fundamentem może być pycha. Czasami przychodzimy do Boga i możemy w tej modlitwie osądzać innych ludzi. Czasami nasza modlitwa może mieć ukrytą pychę, ukryte złe motywacje. Czasami otwieramy Biblię nie po to, żeby spotkać się z Panem Bogiem. Nie po to, żeby spotkać się z tym, który nas uratował. Czasami nasze motywacje są nieodpowiednie. Czy pamiętasz drogę, którą przeszedłeś? Czy pamiętasz, że to, że znalazłeś się przed Panem Bogiem, jest wynikiem tylko i wyłącznie Jego łaski? Nie zrobiłeś nic poza odpowiedzeniem na Jego pytanie, gdzie jesteś. Ale nawet to, że miałeś odwagę wyjść ze swojej kryjówki, jest wynikiem Jego miłości. A więc badaj swoje serce. Jakie ono jest, kiedy zaczynasz się modlić? Kiedy zaczynasz otwierać Słowo Boże? Co jest twoją motywacją? Jaka jest twoja postawa, kiedy przychodzisz do Boga? Bo czasami widzę w swoim życiu, że jestem faryzeuszem z tej przypowieści, a nie celnikiem. Że czasami przychodzę do Boga, jakbym kiedykolwiek na to zasłużył. Ale mam być celnikiem. Tym, który rozumie swój grzech. I rozumie, że jedynym powodem, dla którego znalazł się przed Bogiem, został usprawiedliwiony, jest Boża miłość. Tak więc podsumowując, pomiędzy celnikiem a faryzeuszem jest jedna różnica. Jeden pokonał drogę, a drugi nie. Ta droga składa się z trzech części. Punktem wyjściowym jest pycha, która jest w każdym człowieku, która sprzeciwia się Bogu i mówi, że nie potrzebuje Boga. Żeby ona została złamana, muszą zostać otwarte oczy człowieka. Kiedy usłyszy Ewangelię, kiedy jego oczy zostaną otwarte przez Boga, wtedy zaczyna widzieć siebie takim, jakim jest rzeczywiście. Ale wtedy może bardzo się wstydzić i może mieć opór przed przyjściem do Boga, jeśli nie będzie rozumiał, że Boża miłość jest większa niż jego grzech. Ta miłość jest motywem, jest powodem, dla którego człowiek ma odwagę wyjść. Ale taką postawę mamy mieć każdego dnia. Nasze serce od początku do końca ma pozostać skruszone, rozumiejące swój grzech i Boże miłosierdzie. A jeżeli dzisiaj jesteś osobą, która nigdy nie oddała Panu Bogu swojego życia i nie uczyniła Go swoim Panem, to chcę, żebyś wiedział albo wiedziała, że Jezus dzisiaj zadaje Ci to pytanie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Przyszedłem po to, żeby znaleźć właśnie Ciebie. Pomodlimy się o to, dobrze? Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który jest miłością. Że Ty nie tylko kochasz, ale że Ty jesteś miłością. Ja dziękuję Ci za to, Panie Boże, że przyszedłeś do ludzi, którzy są grzeszni, którzy są zepsuci i tych ludzi, Panie Boże, uratowałeś. Dziękuję Tobie za Twoją miłość, która spowodowała, że mieliśmy odwagę wyjść z naszego ukrycia i stanąć przed Tobą. I modlę się o to, żebyśmy pamiętali drogę, którą przeszliśmy. Żebyśmy pamiętali drogę, którą pokonaliśmy razem z Tobą i że to Twoja miłość doprowadziła nas do dobrego miejsca. Że kiedy następnym razem staniemy przed Tobą, to będziemy mieć ducha, który jest uniżony i skruszony. Serce, które będzie wołało do Ciebie i mówiło: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Amen. Dziękujemy Ci bardzo, Jonasz. Dziękujemy, dziękujemy. Mamy dla Was garść informacji, jak zwykle, na tej części naszego nabożeństwa, a rozpocznie przekazywanie ich pastor główny naszego kościoła, pastor Janusz Majster. Możecie go przywitać oklaskami. Moi drodzy, dziękujemy Jonaszowi bardzo za usługę Słowem Bożym, za kazanie. Normalnie jest tak, moje przekonanie i tak chcę, żeby w Kościele u nas było, że jak jest jedno kazanie, to nie mówimy przy tym komentarzy na temat tego kazania, mini kazania innego gdzieś po drodze, albo uzupełniamy i tak dalej, jest kazanie okej, okay. Ale dzisiaj zrobimy wyjątek. Dzisiaj zrobimy wyjątek, dlatego że chciałem, żebyście posłuchali 4 minuty
pewnego kazania, właściwie nie pewnego, tylko kazania, które wygłosił nasz pastor Cezary kiedyś, rok temu, 11 października 2020 roku wygłosił kazanie pod tytułem Życie puste do połowy, czyli do połowy puste. Ten fragment, jak go usłyszycie, zrozumiecie, dlaczego chciałem, żeby był dzisiaj wybrzmiał. Myślę, że to jest bardzo przejmujący fragment z tej perspektywy, wiedząc, że on już nie żyje, że pożegnaliśmy, pochowaliśmy go 2 tygodnie temu i jakby mówi te słowa, one zupełnie w tym kontekście inaczej brzmią. Tam jest element edycji, to znaczy kawałeczek jest usunięty i przeskok jest dla lepszego słuchania, ale chcę, żebyście wysłuchali tego fragmentu tego kazania. Bardzo proszę, tak? Liście do Efezjan jest napisane 2:8, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie z was, Boży to dar. Jesteśmy zbawieni przez wiarę i mamy pewność tego. Czy jest ktoś może, to na tym zgromadzeniu teraz, może ktoś mnie słucha i chciałby być zbawiony, a nie jest tego pewien. Czy ktoś jest taki, a chciałby zmienić się w swoim życiu stosunek do Boga i zbawienia? Jeśli ktoś jest taki, mogę się pomodlić o ciebie lub porozmawiać po nabożeństwie. Radość wypełnia duszę mą i to widać, słychać i czuć. Ja myślę, że jest coś takiego, że można naprawdę wyczuć, że ktoś na co dzień, czasami ze mną nie jest tak zawsze, że jestem super radosny, ale bardzo często dlatego, że w Jezusie Chrystusie ja przyjąłem zbawienie i jestem uratowanym, od grzechu, od potępienia. Wspaniale. Ale nawet gdyby przyszło mi umrzeć, nawet gdybyście byli na moim pogrzebie, chociaż mówią niektórzy, że prawdopodobnie ja będę na ich pogrzebie, nad grobem, nie wiem, to chcę wam powiedzieć, nawet w liście do Filipian 1:21 apostoł Paweł objawia nam tajemnicę. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem jest. Czy się boję śmierci? Czy boję się bólu? Jo. Ale co tam? Ja wolę wierzyć Jezusowi Chrystusowi, który mówi przez Biblię do mnie, Cezary, śmierć zyskiem jest. Bo tam, po śmierci, będę jeszcze w lepszych okolicznościach. Będę mógł wreszcie dołączyć do aniołów. Będę mógł posłuchać Jezusa, jak On śpiewa. Ło. Wokół nas szaleje zło. Niektórych oszałamia koronawirus, a zachwyca dobro i piękno. Na czym się skupiamy? Dostrzegam zło, tak jak wy, ale skupiam się na tym, co dobre. Jak tego dokonałem? Skąd ta perspektywa? Bardzo, bardzo często w moim życiu skupiam się na tym, co dobre. Bóg polecił mi, abym skupiał się na tym, co dobre, mówiąc w liście do Rzymian 8:31. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Dokądkolwiek pójdę, dokądkolwiek Bóg mnie pośle, z kimkolwiek, Bóg będzie zawsze ze mną i to ja muszę dostrzec i ta prawda mi pomaga skupiać się na tym, co dobre, bo w Bogu jest dobro, bo Bóg jest dobry, bo Bóg mnie kocha, bo Bóg chce mi zawsze pomóc. Ostatnio kilka dni z rzędu postanowiłem przyjeżdżać na Kwiatową troszeczkę po 7 rano, aby koncentrować się na tym, co dobre. Pędzam czas. Pijemy kawę, czasami coś do tej kawy mamy. I mówiłem mu prawdę o nim, że jest w Chrystusie kimś wyjątkowym, że jest mądry, utalentowany, inteligentny, wrażliwy i cenny dla mnie. Chociaż ma wady,
ale ja nie skupiam się na wadach. Ja chcę postrzegać tę osobę poprzez pryzmat Słowa Bożego, bo ja doświadczyłem czegoś dobrego, łaski Bożej i tę łaskę dalej chcę przekazywać. To zmieniło dwa życia, te moje słowa. Moje życie i mam nadzieję, że życie tego, który mnie słucha. Amen. Amen. Już wiecie, dlaczego chciałem, żeby ten fragment kazania był puszczony. Jesteśmy ciągle jakby w żałobie i żegnamy się z Cezarym też i przez to, co słyszeliście i to takie słowo jakby od Niego. Pożegnanie od Niego, które wychodzi, które On do nas kieruje przez to kazanie. Oczywiście, kiedy je wygłaszam, nie miałem tej świadomości, ale dzisiaj w tym kontekście ono zupełnie inaczej brzmi. Też ostatni tydzień jest, kiedy mamy tam na holu po prawej mojej stronie, przed wyjściem jest księga kondolencyjna. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył się wpisać z podziękowaniem za jego życie i służbę, czy pożegnanie jego, czy ewentualnie wyrazy jakieś współczucia można wpisać dla Ewy. Potem tą księgę Ewie przekażemy. Także dzisiaj jest ostatni dzień, tam na stoliku ta księga jest. Proszę, żebyście się wpisywali. Tym podziękowaniem, które chcemy Ewie też, czy za życie Cezarego i Ewie wyrazić, to jest to, że chcemy ją wesprzeć też finansowo. Wiecie, że z momentem śmierci Cezarego pozostaje w trudnej sytuacji finansowej, jest z kredytem za dom. Myśmy już pomogli troszeczkę, Ewie pomogliśmy pokryć koszty pogrzebu. Ja rozesłałem jej numer konta do pastorów tutaj w okręgu. Kto będzie chciał wesprzeć, to będzie mógł ją wesprzeć. I do tego też Was zachęcam. Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze przez kopertę. Można w domu kopertę napisać z dopiskiem dla Ewy Rybskiej, wrzucić do kolekty i tę służba finansowa to przekaże lub ewentualnie, jeżeli ktoś chce bezpośrednio jej wręczyć. Można to zrobić też przelewem. Tam koło tej księgi kondolencyjnej jest drugi stolik. Tam będą karteczki z numerem konta Ewy i też wyświetla się numer teraz na transmisji, także możecie stąd wziąć. I piszcie, że to jest dla Ewy Rybskiej. Nie, ktoś nie pomyli się, nie napisze Cezary, tak? Także bardzo proszę, jeśli ktoś czuje taką potrzebę, czy uważa, że to jest słuszne, to żeby mógł wyrazić podziękowanie za życie Cezarego, za jego służbę, za wszystko, co tutaj robił, wspierając teraz Ewę, kiedy jest też w tej potrzebie. Dziękuję bardzo. Indywidualnie, panowie. A teraz my przejdziemy dalej. Płynie do tego, co dalej, do dwóch informacji, które mam dla Was do przekazania. One są ważne, więc się skupcie. Przede wszystkim możecie zaplanować sobie dzień 8 stycznia, to jest sobota. Odbędzie się tutaj na Kwiatowej koncert świąteczny, więc możecie już myśleć o tym, z kim przyjdziecie, kogo zabierzecie, a więcej informacji wkrótce. Jako, że zbliża się w ogóle okres świąt, to tutaj bardzo ważna prośba od służby kawiarenkowej naszej, od naszej kawiarni, ponieważ w przyszłym tygodniu, w następną niedzielę, kiedy mamy nabożeństwo świąteczne, z racji tego, że przygotowujemy Wigilię i dużo rzeczy robimy w kuchni, nie będzie ciast od grup domowych. I prośba jest taka, żebyśmy mogli mieli coś do jedzenia i... Pamiętajcie, i prośba jest taka, żebyście wzięli ciasta ze sobą. Jeżeli macie jakieś podczas Wigilii czy tak dalej, możecie wziąć kawałek dla siebie, kawałek dla kogoś, kogo kochacie, kogoś, kogo lubicie. Możecie zabrać ze sobą i go poczęstować. A jeżeli kochacie tutaj jeszcze więcej osób, to możecie i przynieść jeszcze więcej tego ciasta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będzie bardzo bogata oferta tego dnia. Więc wierzę w to, że to tak zrobimy. Czy, kochani, macie jakieś pozdrowienia dla naszej społeczności? Jeżeli tak, to możecie podnieść rękę w górę i podejdzie do Was porządkowy z mikrofonem. A jeżeli nie ma,
to chciałbym przypomnieć, że po spotkaniu oczywiście kawiarnia, pomieszczenie rekreacyjne, możecie pozostać na sali i rozmawiać ze sobą, nie uciekajcie za szybko. Aczkolwiek ważna informacja jest taka, że dzisiaj o godzinie 13 zostanie wyłączony prąd tutaj w budynku. Więc nie zdziwcie się, jeżeli o 13 tutaj właśnie zostaną zgaszone światła czy coś w tym stylu, więc tak do godziny 13 przebywamy tutaj, później rozchodzimy się do domów. Jeszcze jedna ważna informacja to taka, że w księgarni możecie zakupić płytę zespołu Mały TGD. Też w ciekawy sposób na prezent, może dla pociech. Cena to 38 zł. Dobrze, moi drodzy. Przypominam osobom, które są pierwszy raz na takim spotkaniu, że wychodząc możecie zabrać upominki. Was chciałbym pobłogosławić na koniec, a was za ekranami chciałbym, żebyście przyszli. Za tydzień mamy nabożeństwo świąteczne w niedzielę, więc oczekujemy, że będzie nas sporo i że zobaczymy się z wieloma z was. Powstańcie i przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i ma was w swojej opiece i wasze rodziny. W ten świąteczny tydzień spędźcie go dobrze w imieniu Jezusa Chrystusa.